Panie burmistrzu, no mieliśmy okazję uczestniczyć na bieżąco w kampanii wyborczej. Padło wiele deklaracji. Czy z punktu widzenia już burmistrza, któremu bardzo serdecznie gratulujemy totalnej wygranej, czy to nie było troszeczkę na wyrost i co rzeczywiście, czego się mogą spodziewać mieszkańcy? Ja myślę, że kampania wyborcza no przebiegała, bym powiedział, mimo wszystko spokojnie, chociaż nie jest łatwo rywalizować z osobami, które nigdy nie uczestniczyły w życiu samorządowym, ale jest takie prawo demokracji, że każdy może i mimo wszystko uważam, że wielu cennych uwag, problemów też się dowiedzieliśmy podczas tych spotkań, które zgłosili mieszkańcy. Czy wygrana jest totalna? W ogóle totalna, no to w tej chwili to słowo w Polsce robi złą karierę. Bym powiedział, no jest wygrana wyraźna, totalna to by było, gdyby było 90 parę. Tak jak to jeden z burmistrzów powiedział, który miał 91%, to jeszcze należy nad 9 popracować. No należy się cieszyć z tego, że mieszkańcy zaufali. Ja pomny doświadczeń już wszystkich. Wiedziałem, co mogę obiecać, co nie mogę obiecać. Dlatego powiedziałem, że na pewno będziemy bardziej zwrócimy się teraz w stronę mieszkańców Szczyrku, ich tych potrzeb, które są najbliższe im. Droga, światło, szkoła, przedszkole, prawda? To, co decyduje o zadowoleniu mieszkańca. Natomiast te wielkie inwestycje, które dobrze się sprzedają na zewnątrz, niekoniecznie w mieście się dobrze sprzedają. One są potrzebne, bo budżet rośnie i z tego, co tam w budżecie więcej jest, możemy więcej dzielić. I tak na to patrzę, natomiast nie mówiłem wiele na temat kanalizacji, no bo dzisiaj spór z Akwą jest bardzo poważny. Każdy metr wybudowany więcej kanalizacji spowoduje to, że więcej będziemy płacić za ścieki. Kolejny temat, nie ma środków zewnętrznych w tej chwili, żeby można było poza WF8, żeby można w kanalizacji inwestować. Spółka Akwa jest niezainteresowana inwestowaniem i pomnażaniem tego majątku w Szczyrku, no więc jesteśmy na takim trochę ślepym zaułku, ale myślę, że 4 lata doświadczeń, mamy jasno określony cel. Tutaj będę chciał powiedzieć, co zamierzamy w najbliższych 5 latach zrobić i będziemy wszystko robić, żeby to zrealizować. A co mieszkańcy na to powiedzą, no to zobaczymy za 5 lat. To długi okres czasu. Panie burmistrzu, mówiąc o totalnej wygranej, miałem na myśli taką troszeczkę komfortową sytuację. Z jednej strony komfortową, z drugiej strony może trochę groźną. Widziałem głosowania praktycznie przez aklamację. I było kontrkandydatów i na przewodniczącego Rady Miejskiej, na wiceprzewodniczącego i tak dalej. 15 radnych, 15 za. Bez słowa sprzeciwu. Oczywiście z taką radą być może można, jak to się, jesteśmy w górach, no góry przenosić. Natomiast później, po 5 latach, czy nie będzie czegoś takiego, mieli wszystko, za mało zrobili? No zawsze jest takie niebezpieczeństwo, każda kolejna kadencja no, większe wymagania stawia. Wielu radnych, jeden z radnych rozpoczyna 6. kadencję, niektórzy 4. kadencję. Oczywiście po tej kadencji duża zmiana pokoleniowa też nastąpi, z tym się trzeba liczyć. Natomiast ja dzisiaj w swoim wystąpieniu powiedziałem, że zawsze pycha idzie przed klęską i będziemy się tej pychy wystrzegać na każdym kroku i wypędzać ją, gdzie się tylko da. Ten piękny wynik, bo nie tylko mój, ale wszystkich kandydatów z mojego komitetu, którzy zdobyli mandaty radnych. No to jest ogromny sukces, ale też ogromne zobowiązanie i kredyt zaufania, jaki zaciągnęliśmy, no trzeba będzie spłacać codziennie ciężką pracą. 5 lat jest długim okresem czasu. Nam dziś trudno przewidzieć, co się przez ten okres czasu wydarzy, ale jestem przekonany, że pewien kierunek został tutaj nadany, co musimy robić i na pewno ta kadencja będzie trudniejsza, bo wielu radnych już okrzepło, którzy byli pierwszy raz, będą być może mieli inne pomysły, może się stać coś takiego jak zmęczenie materiału, zmęczenie przebywania ze sobą. To wszystko niesie jakieś tam zagrożenia, ale myślę, że nie ma tego początku takiego jałowego, gdzie to jest docieranie, że zanim się zrozumią, to minie 2 lata. Tu
My praktycznie w urzędzie nikt nie odczuł, że cokolwiek się stało, że były wybory, bo poza jedną osobą, co się w Radzie wymieniła i to nie z racji tego, że nie została wybrana, tylko nie startowała już do wyborów, więc ta kolejna osoba weszła na jej miejsce z naszego komitetu i ja jestem mimo wszystko optymistą zawsze i jeśli ktoś tam ma jakieś żywi do mnie uprzedzenia, ja przepraszam za wszystko, za tych 20 lat, co gdzieś złego powiedziałem, zrobiłem i myślę, że jak ktoś się czuje urażony, to potrafię zawsze i dziś mówię słowo przepraszam i ruszamy do nowej kadencji z nowymi nadziejami, z nowymi ambicjami, z nowymi pomysłami. Ja tak jeszcze raz powtarzam, jestem optymistą, będzie dobrze. My oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego i będziemy na pewno obserwowali poczynania władz miasta Szczecin. Dziękuję bardzo.